Wtorek, 6 czerwca, Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji w telewizji TVS. Katowice likwidują miejsca parkingowe w centrum miasta. Jeszcze przed poszerzeniem strefy płatnego parkowania z jej obszaru zniknie ponad 1400 miejsc postojowych. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie widoczności przed przejściami dla pieszych i skrzyżowaniami, ale także o odpowiednią szerokość jezdni i chodników. W kolejnych miejscach wyrastają już słupki, chociaż były też zapowiedzi, że beton zostanie zastąpiony zielenią. Łukasz Kądziołka. Katowice tną miejsca parkingowe. W centrum miasta rozpoczęły się prace nad dostosowaniem miejsc postojowych do obowiązujących przepisów. Nie parkujemy na miejscach mniej niż 10 metrów do skrzyżowania oraz do przejścia. I to są dwa elementy, które są opracowywane w jednym czasie, dlatego można je łączyć ze sobą. Ale tak naprawdę chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa oraz widoczności dla pieszych, rowerzystów, ale także dla innych samochodów. Wiele osób mieszkających i pracujących w Katowicach nie rozumie, skąd nagle pomysł na te zmiany, które spowodują likwidację ponad 1400 miejsc parkingowych. Zabranie iluś miejsc parkingowych, które były wykorzystywane, nie wiem w jakim celu. Tutaj widzę, że po kolei wszystkie ulice zaczynają być osłupkowane. To pierwszy krok. Kolejnym jest zmiana oznakowania. Katowice chcą podwyżkami i rozszerzeniem strefy płatnego parkowania wymusić rotację pojazdów. W praktyce jeden pojazd często zajmuje miejsce parkingowe na 8 godzin albo i więcej. W związku z czym nawet jeżeli przyjeżdżamy do centrum Katowic załatwić jakąś sprawę, to nie jesteśmy w stanie zostawić samochodu na parkingu, dlatego że te miejsca po prostu są pozajmowane. Chcemy to zmienić. Pamiętajmy o tym, że te założenia, które zostały zaprezentowane, ten wstępny projekt uchwały, którą muszą przegłosować katowiccy radni, to są założenia, które zostały wypracowane m.in. na podstawie przeprowadzonych badań. Żeby wprowadzić zapowiadane już od dawna zmiany w polityce parkingowej, w tym roku radni muszą przegłosować je jak najszybciej, bo nadzór prawny wojewody może mieć wątpliwości do niektórych przepisów. Przewidujemy, że w lipcu uchwała trafi na sesję Rady Miasta, gdzie będzie ostateczna decyzja radnych, tak aby rzeczywiście strefa płatnego parkowania była wdrożona pod koniec roku. Jak do tego ustosunkują się organy nadzoru prawnego? Trudno mi powiedzieć. Liczę na to, że ze strony radców prawnych urzędu ta uchwała jest przygotowana i drobiazgowo analizowana. Teraz kierowcy parkują w centrum Katowic za 3 zł za godzinę. Za kilka miesięcy zapłacą 2 razy więcej na znacznie mniejszej liczbie miejsc. Jaworzno zamierza wykorzystywać do celów spożywczych wodę z kopalni. W tym celu miasto wybuduje stację uzdatniania wody na terenie, który przejęło niedawno od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Na korzystanie z wód kopalnianych mają też ochotę Katowice, które rozpoczęły już badania, na ile taka woda nadaje się do spożycia. Paweł Jędrusik. Jaworzno zamierza wybudować stację uzdatniania wody na terenach po byłej kopalni Jankanty. Miasto przejęło już tereny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a teraz podpisana została umowa, na mocy której Jaworzno będzie kupowało wodę od SRK. Ilość wody, która tam będzie pompowana i którą my będziemy pobierać, to jest około 3 miliony metrów sześciennych rocznie. Już niedługo gmina będzie ogłaszać przetarg na budowę stacji uzdatniania wody i końcem 2025 roku planowane jest zakończenie tej inwestycji. Wodociągi nie chcą jednak na razie mówić o kosztach zakupu. Nie wiadomo także, ile ma kosztować budowa stacji uzdatniania wody, bo miasto nie ogłosiło jeszcze przetargu. Jaworzno nie jest jedynym miastem, które zamierza korzystać z wód kopalnianych do celów spożywczych. Wodę w taki sposób chciałyby też pozyskiwać Katowice. Taka stacja pilotażowa uzdatniania została już uruchomiona. Teraz będą w niej prowadzone badania, które pokażą, jak można uzdatniać tę wodę, czy w ogóle ją można, jakie są może szanse na uzdatnianie jej tak, by mogła być wykorzystywana właśnie jako woda pitna. Chodzi o byłą kopalnię Boże Dary na południu Katowic. Bardzo analogiczna sytuacja do tutaj jaworznickiej. Nowa inwestycja w Jaworznie jest jednym z zadań w ramach projektu Jaworznicki Obszar Gospodarczy, na który miasto pozyskało 100 milionów złotych z funduszu Polski Ład. Poprzewracane i popękane pomniki na zabytkowym żydowskim cmentarzu w Zabrzu. Wandale pozostawili po sobie zniszczenia, których naprawa może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Opiekun tego szczególnego miejsca zadaje sobie jedno pytanie. Dlaczego? Policja zatrzymała dziś w tej sprawie 2 braci. Łukasz Kądziołka. Tak po przejściu wandali wygląda najstarszy nagrobek na cmentarzu żydowskim w Zabrzu. Nie tylko wyrwał ten pomnik, ale jeszcze go złamał. Ten pomnik pochodzi z 1871 roku. Wtedy właśnie powstał zabrzański Kirkut. Łącznie kilkadziesiąt nagrobków na terenie zabytkowej nekropolii w dzielnicy Zandka zostało zdewastowanych w krótkim czasie. Opiekun cmentarza wciąż nie może zrozumieć tego, co się stało. To, co tu widzę, bez żadnych znaków, które by wskazywały, kto jest sprawcą, widać, że to jest z głupoty, z takiej, nie wiem, zmierzenia się, jaki jestem silny. Okazało się, że wandale nie ograniczyli się do jednej wizyty na cmentarzu. Pierwsze zniszczenia Dariusz Waleriański odkrył wczoraj, ale sprawcy wrócili. Ci przestępcy drugi raz przyszli w niecałe 12 godzin po zdarzeniu, plus minus, licząc od naszego wyjścia z policjantami z tego miejsca, i ponownie zniszczyli ponad 20 nagrobków, i to takich bardzo wartościowych, wielkich, dużych nagrobków. Straty są ogromne. Skopali m.in. grobowiec z rodziny Maxa Bejma, zasłużonego dla historii miasta filantropa i niegdyś najbogatszego mieszkańca. Żeby dokonać tak dużej dewastacji, trzeba było włożyć w to dużo siły. Sprawcy sami będą się tłumaczyć, bo we wtorek zostali zatrzymani. Jest to dwóch mieszkańców z Zabrza w wieku 21 i 31 lat. Ci mężczyźni są zatrzymani, w tej chwili przebywają w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Zbieramy dalsze dowody i prawdopodobnie jutro będą doprowadzeni do prokuratury, gdzie mogą usłyszeć zarzuty. Prawdopodobnie bracia odpowiedzą za zbezczeszczenie nagrobków. Straty na zabrzańskim cmentarzu mogą wynosić 300 000 złotych. Coraz młodsze dzieci korzystają ze smartfonów i coraz bardziej się od nich uzależniają. Ekrany przyciągają wzrok na coraz dłuższy czas, co powoduje, że dzieci zaczynają mieć problemy zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Podczas międzynarodowej konferencji Uwaga Smartfon, która odbyła się w Katowicach, padł postulat wprowadzenia zakazu korzystania z takich urządzeń dla dzieci do 14 roku życia. Fatima Orlińska. Oglądam TikToka tak 2 godziny dziennie. Średnio 5-6 godzin codziennie na telefonie. TikToka, z YouTube'a, tak 2-3 godziny dziennie. Używam telefonu 3-4 godziny. Grają w gry, skrolują media społecznościowe i oglądają krótkie filmy, czasami też wykorzystując telefon do nauki. Tak nastolatkowie korzystają ze smartfonów, choć rodzice twierdzą, że nad tym panują. Na 2 godzinki dziennie. Minimalnie, bo ma zajęcia sportowe, dodatkowe, chodzi teraz na podwórko. Ja im aktualnie skracam, więc mało. A tak mniej więcej? Około 2 godzin. I myśli pani, że to jest taki wystarczająco optymalny czas? Moim zdaniem tak, ale dla nich nie. Co potwierdzają dane z raportu sporządzonego przez Fundację Projekt.pl i Instytut Pokolenia. Powstał on po to, by zaalarmować, że dzieci oraz młodzież mają problem ze smartfonami. Bynajmniej nie z ich obsługą, ale ze zbyt długim czasem wpatrywania się w ekran. Według danych z raportu aż 82% dzieci w wieku 9 do 17 lat codziennie korzysta ze smartfona, gdy łączy się z internetem, a 64% dzieci w wieku do 6,5 roku korzysta z urządzeń mobilnych, 25% z nich codziennie. Problemem jest jednak nie tylko czas. Te treści są nieprzystosowane, ta szybkość tego, zresztą mamy dzisiaj też, mówi się już o epidemii padaczki fotogennej, czyli dzieci trafiają, małe dzieci trafiają po prostu na oddział psychiatryczny z problemem tego, że są przebodźcowane. No jakby jest to dosyć nawet intuicyjne, że 2-letnie dziecko nie powinno takiego bardzo szybkiej, dynamicznej bajki oglądać, ale faktycznie mam wrażenie, że my rodzice jesteśmy zagubieni. Zagubione bywają też coraz częściej dzieci i młodzież, którzy zawyżają niechlubne statystyki dotyczące uzależnień. Badania wskazują, że dzieci w wieku już nawet 7-8 lat mogą przejawiać niepokojące symptomy uzależnienia od korzystania z internetu. Psychologowie i psychiatrzy zwracają też szczególną uwagę na cyberpornografię, po którą dzieci sięgają dziś mając średnio 9 lat. Rodzicom najlepiej chyba rozpoznać to, że dziecko utraciło dawne zainteresowania i pasje, które właśnie na przykład realizowało w realu, a teraz już przestaje grać w piłkę, przestaje na przykład chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, zaczyna zaniedbywać to, co dawniej było dla niego właśnie czymś radosnym, inspirującym, i zaczyna się poświęcać tylko aktywności w internecie. Raport Smartfon tak ale z głową opublikowano we wtorek podczas międzynarodowej konferencji Uwaga Smartfon, na której specjaliści ze zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki i cyfryzacji rozmawiali o problemie uzależnień od korzystania z tych urządzeń. Jak podkreślają organizatorzy, chodzi o uświadamianie przede wszystkim dorosłych, bo dziecko, które widzi dorosłego z telefonem w ręce, nie uwierzy, że nadmierne korzystanie ze smartfona jest szkodliwe. W Mysłowicach została otwarta stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Nowa baza ma przynieść korzyści nie tylko pacjentom, ale też ratownikom, którzy będą teraz czekać na wezwania w komfortowych warunkach. Paweł Jędrusik. Z budowy nowej stacji pogotowia w Mysłowicach cieszą się ratownicy medyczni, którzy będą tu pracować. Warunki są tu zupełnie inne od tych w poprzednim miejscu. Widział ją pan, jak ona wygląda? To jest wszystko nowe, wszystko tutaj jest zrobione pod nas, pod ratownictwo. Na dalsze prace chodzą tutaj warunki jakieś tam odpoczynku czy coś, ale to mamy wszystko. Mamy gdzie tą karetkę umyć, wyczyścić, przygotować do odpowiedniego wyjazdu. Stoi przede wszystkim w ciepłym garażu. Żadna zima, żaden wyjazd nie jest to dla nas problemem. Wcześniej zespoły pogotowia ratunkowego stacjonowały w pomieszczeniach w budynku po byłym prosektorium. Samo dojście do karetki było długie, bo trzeba było przejść dość długi chodnik. Poza tym karetki stały na zewnątrz, a więc wszelkie warunki atmosferyczne wpływały na to, jak my też dochodziliśmy do karetki. Czasami zdarzało się, że byliśmy cali mokrzy. Czasami ten czas był też wydłużony, z tego powodu trzeba było karetkę przygotować do wyjazdu. A nie jest tajemnicą, że przy ratowaniu pacjenta liczy się każda minuta. W przypadku nowej siedziby pogotowia na korzyść pacjentów ma wpłynąć też jej lokalizacja. Ta odległość i ten układ komunikacyjny, który tutaj jest w sąsiedztwie stacji pogotowia, jak najbardziej temu pomaga, żeby wyjechać w te najbardziej newralgiczne miejsca, gdzie akurat terenowa stacja obejmuje jak najszybciej. Koszt budowy nowej stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach to około 4 700 000 złotych. Ruda Śląska ma swój hejnał. Premierowo został odegrany 6 czerwca. Nieprzypadkowo, bo w tym dniu przypada 25. rocznica nadania miastu herbu. Hejnał odegrał pochodzący z Rudy Śląskiej i mieszkający w tym mieście hejnalista, który od prawie 2 lat gra też słynny hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. Fatima Orlińska. Ruda Śląska, jak Kraków, od dziś już oficjalnie ma swój hejnał, złożony z 11 taktów nawiązujący do 11 dzielnic miasta. Jego kompozytorem i wykonawcą jest rodowity Rudzianin, który studiując w Krakowie został tam hejnalistą. To on jest inicjatorem hejnału w Rudzie Śląskiej. Inspiracją była pieśń ludowa właśnie z Rudy Śląskiej, Oj hutnik, hutnik. I najważniejsze dla mnie było to, żeby połączyć cechy śpiewności pieśni wraz z chyba wzorem wszystkich hejnałów, czyli hejnałem mariackim, czyli z tym, żeby zachować charakter fanfarowy. W związku z tym hejnał Rudy Śląskiej ma jedno i drugie, i początek fanfarowy. Pan Łukasz skomponował hejnał jako prezent dla swojego miasta, które w tym roku obchodzi 25. rocznicę nadania obecnego herbu. Hejnał będzie odtwarzany codziennie o godzinie 9, 12, 15, 18 oraz 19:59, z czego o 12 i ten ostatni z balkonu Urzędu Miasta. Są takie jakby ważne elementy symbolizujące miasto, tak? To jest statut miasta, rada miasta, prezydent miasta, jest flaga miasta, jest właśnie herb. No i hejnał jest jednym z tych właśnie elementów, który tak podkreśla tą samodzielność, odrębność, samorządność miasta, więc tego nam brakowało. No i taki był pomysł, żeby właśnie podkreślić, że to miasto funkcjonuje od wielu lat, a od 25 lat ma taki herb, który też odzwierciedla historię naszego miasta. Czyli miasta górniczego, które w swoim herbie ma śląskiego orła piastowskiego oraz postać świętej Barbary, patronki górników. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że czekali na ten moment, kiedy w ich mieście zabrzmi hejnał. Najwyższy czas, bo już inne miasta ościenne mają, a tutaj Ruda jeszcze nie, więc dzisiaj cieszymy się, że to już w końcu nastąpiło. No, cieszę się. Posłucham, zobaczę jak to będzie, ale będzie ładne na pewno. W uroczystym odsłuchaniu hymnu we wtorek udział wzięli uczniowie i przedszkolaki z rudzkich szkół, które na rynek przeszły z flagami w barwach herbu Rudy Śląskiej ubrane w stroje ludowe. Uczestnikom wydarzenia przygrywała Orkiestra Górnicza. Dziś to już wszystko. Miłego wieczoru i do zobaczenia w środę.